Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, Panie Marcinie. Odpowiadam na Pana pytanie. Kto jest odpowiedzialny za wymordowanie magów ognia? Milton, Diego, Kruk, Torus czy Bartol? Kto jest odpowiedzialny za wymordowanie magów ognia? Kto? Czy Milton? Czy Diego? Czy Kruk? Czy Torus? Czy Bartolo? No, według kart wygląda to, że to jest Kruk. Że to jest Kruk. Co jest na Rycerz Kielichów? Rycerz Kielichów mówi o tym, że podpowiedź, tak? Jakaś kwestia taka, no, pomocna jest w przeszłości, leży w przeszłości. Że podobna sytuacja albo miała miejsce, albo gdzieś tam właśnie podpowiedź. Coś, co mogłoby wskazać, mogłoby pomóc wskazać drogę, no jest po prostu w przeszłości. Bo Rycerz Kielichów mówi o sprawie, która, o powrota do sprawy, która wydawałoby się, że już jest zamknięta, że jest za nami, no a jednak nie. Co jest na niej karta umiarkowania? No, karta umiarkowania mówi w pozycji właściwej, tak? W pozytywie mówi o ustabilizowaniu sytuacji, o harmonii, ale o braku rozwoju, tak? Gdzieś tam jest tak, jak będzie tak, jak jest, no i nic się za bardzo nie rozwinie. No to według kart to jest negatyw, tak? To jest w przeszkodzie, czyli ustabilizowanie, harmonia, tak? Brak rozwoju nie pomoże w tej sprawie. Karta Rada Trójka Kielichów, czyli zdecydowanie mamy zwycięzcę, tak? No mówiąc oczywiście, no w cudzysłowie zwycięzcę, bo Trójka Kielichów mówi o tym, że tak, mamy to. Znaleźliśmy po prostu przestępcę. Trójka Kielichów, no mówi o radości, o zwycięstwie, o sukcesie, o tym, że są powody do świętowania, bo mamy tutaj właśnie tego człowieka. No i szóstka buław również mówi o zwycięstwie, o takim, no, radości, dumie, satysfakcji, ale to wszystko również jest związane ze słomianym zapałem, tak? No i te dwie karty, czyli zwycięstwo, sukces, plus zwycięstwo, sukces, które jest po prostu takie, no, no nie takie prawdziwe, tak? Takie po prostu trochę, no, naciągane, tak? No, plus Trójka Kielichów, która również mówi o tym, że no nie traktujemy zbyt niektórych spraw poważnie. Bo też tak może być niestety, że Kruk tutaj nie jest do końca według kart traktowany poważnie jako przestępca, tak? Że się przyjmie, czy się trochę tam jakby przymruża oko, tak, na niego. No w każdym razie tutaj zdecydowanie wygląda na to, że to Kruk. Zaś jeśli chodzi o Miltena, co jest to, tak, siódemka kielichów, no to według karty za dużo pisze się w głowie jakichś scenariuszy, za dużo się zamiata pod dywan, za dużo się z jakiejś tam kwestii na zapas, tak, zakładać na zapas, tak, zakłada się na zapas. A tak, za dużo kwestii, tutaj jest trochę niewiadomych, co jest na nie Król Kielichów, czyli no gdzieś tam jednak według kart to nie jest ten człowiek, tak, bo on ma jakby według kart to zbyt dobre serce, no i kieruje się jednak uczuciami w pewnych kwestiach, no i karta Rada As Mieczy, szóstka mieczy, dołożyłam kartę, czyli As Mieczy mówi o konieczności podjęcia decyzji, pewnych kroków, o konieczności odcięcia się od różnych negatywów, o to jakby spojrzenia takiego na te kwestie, czyli no nie mówi o tym, że to jest ten człowiek, no i szóstka mieczy mówi o konieczności nabrania dystansu, tak, o oddalaniu się od tego problemu, także no to nie jest według kart Milton. Jeśli chodzi o Diego, co jest na ta karta wiary, czyli no brak wiary w siebie, takie poczucie, że nie damy rady, nie podołam, że to nie ma moje nerwy, nie mam siły. Co jest na niej karta świata, że gdzieś tam za bardzo jest energia rozproszona tutaj w tym aspekcie, za dużo możliwości, opcji, potencjału, tak? To nie jest ten człowiek. No i karta Rada Dwójka Buław plus Czwórka Kielichów, tak? Dwójka Buław mówi o tym, poczekaj, zastanów się, tak? To chwilowe jakby zatrzymanie, powstrzymanie się od działania jest dobre, poczekaj i wybierz mądrze. No Czwórka Kielichów mówi o tym, że nie dostrzegamy czegoś, co mamy przed nosem, że nie dostrzegamy wartości, czy to swojej, czy czyjejś, tak, czy tutaj wartości Diego. No według kart to też nie jest ten człowiek, tak? Należy nie tylko patrzeć, ale widzieć. Zaś jeśli chodzi o Kruka, to już
Powiedziałam, tak, tutaj no, może być niezbyt poważnie traktowany, no ale to jest rzeczywiście zwycięstwo, sukces i taki sukces oczywiście no, pozorny jest, także to wygląda na to, że to on. Jeśli zaś chodzi o Torusa, co jest na tak karta wisielca, czyli należy zmienić perspektywę tutaj w tej sprawie, no bo ta perspektywa, to patrzenie, jakby, którym się posiłkujemy, no nie jest właściwe, należy to zmienić, co jest na niej kata gwiazdy, czyli no jednak tu otoczenie niezbyt sprzyja tutaj jakby odnalezieniu tego złoczyńcy, tak, ale również no gdzieś tam ta opcja nie jest tym spełnieniem marzeń, tak, nie jest tym, czego szukamy, karta rady, dziewiątka buław i król denarów, czyli należy popatrzeć, poobserwować, bo taka obserwacja pozwoli na wyciągnięcie trafnych wniosków, ale również brak działania, brak konsekwencji w działaniu tutaj byłby wartościowy, no i król denarów, osoby takiej, która ma pieniądze, która jest zaradna finansowo, która jest taka konkretna, solidna, no i tak też wygląda tutaj Torus, także również nie wygląda, że to on, no i jeśli chodzi o Bartolo, co jest na tak as denarów, czyli no rzeczywiście tutaj byłby potencjał do tego, że to ten człowiek zrobił właśnie, że gdzieś tam te możliwości są, no ale trójka mieczy, tak? Tutaj no może poprzeszkadzać to rozczarowanie, bo jednak rozczarowanie jest przy tej opcji, ale również, żeby się nie wykazywać właśnie takim smutkiem, jakimś takim byciem zawiedzionym, czymś, no bo to nie jest jakby korzystne, karta rada, drzewko życia, no i rycerz buław, drzewko życia, to jest karta stop, blokada, która mówi o tym, że no rzeczywiście wydarzenia, które tutaj będą miały miejsce, no to są pochodzą z losu, z przeznaczenia, my nie wiemy, co to są za wydarzenia, ale one będą miały wpływ tutaj na decyzje dalsze, na dalsze losy, na dalszy bieg zdarzeń, ale to jest karta stop, blokada, tak, i dołożam jeszcze jedno, to jest rycerz buław, który mówi dosłownie o tym, żeby przenieść się do innej opcji, bo tutaj są, no to jest taka silnie nacechowana seksualnie karta również, tak, taki poziom fizyczny, no ale również to są impulsywne zachowania, impulsywne działania, emocje, tak, gdzieś tam pod wpływem impulsów działamy, przenosimy się z jednego miejsca w drugie, ale również z nagłej zmiany zdania, także przenieść się do innej opcji, no i według kart, tak jak powiedziałam Pani Marcinie, rzeczywiście wygląda na to, że odpowiedzialny za wymordowanie magów ognia jest Kruk. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie, że wszystkiego co najlepsze. Dziękuję za zaufanie, do usłyszenia, do zobaczenia.